Ja mam takie pytanie. A dlaczego ty się nie chcesz uczyć? Niejednokrotnie podczas konsultacji z pisarzami, czy to prywatnie jakoś, czy zawodowo, czy w ogóle gdziekolwiek, próbuję się odnieść do najróżniejszych wzorców z popkultury, z literatury, rzucam tytułami książek najróżniejszych i nic nie siada. I oczywiście nie musisz czytać całej literatury, jaka wychodzi, nie musisz czytać całej klasyki, która wychodzi, bo ja sam jeszcze staram się też zmierzyć z masą klasyki. Święty nie jestem, ale na Boga, jeżeli chcesz pisać książki, to musisz czytać książki i musisz czytać je ze zrozumieniem, analizując to, co się w nich dzieje. I najgorsze, co spotykam, to jest czerpanie wzorców ze wszystkich innych źródeł, można powiedzieć, fabularnych, tylko nie z książek. Ludzie się dokształcają z filmów, z seriali, z anime, z mangi, tylko nie z książek. To, że w anime Naruto masz training arc, albo w My Hero Academia masz training arc i My Hero Academia jest bestsellerem, to nie znaczy, że ty możesz zrobić w swojej książce na 200 tysięcy znaków arc dotyczący treningu głównych bohaterów i to też zadziała. To, że anime ma 250 odcinków i rozciąga tą fabułę do granic możliwości, nie oznacza, że ty również możesz rozciągać fabułę do granic możliwości. Powiedziałbym wręcz, że im dłuższa seria, to tak samo jest z serialami, ludzie cytują seriale wielosezonowe, a powinno się patrzeć na cały sezon serialu jak na jedną książkę. Cały sezon serialu to jest jedna książka. A im dłuższa seria, im bardziej rozwodniona, tym trudniej będzie wyłuskać tobie te konkretne elementy, które są jakimiś zagrywkami fabularnymi. Osobiście, jeżeli chodzi o seriale, jeżeli chodzi o animacje, to polecam serie krótkie, 12-20 odcinkowe, 10-15 tomowe serie. Z nich najwięcej jesteś w stanie się nauczyć, naprawdę. Nawet jeżeli chodzi o jakieś klasyki mangowe w stylu Berserka, nie musisz czytać całego Berserka w tym momencie, żeby się uczyć. Polecam tobie po pierwsze pierwszy ark, jak jest wprowadzona postać, i złotą erę, czyli drugi ark, jak jest prowadzona cała fabuła. Złoty wiek to jest w ogóle tam super zamknięta historia, którą można zacząć, zostawić, pójść i fenomenalnie przedstawia całą postać. Nie musisz wszystkich po prostu tomów od razu się zapoznawać. I też potem widzę komentarze, że no niby ta postać powinna być taka, siaka, owaka, a widziałem serial, w którym to działało, widziałem mangę, w której to działało, widziałem film, w którym to działało. I potem niestety widzę nawet sceny przeklejone niemalże, sceny z seriali, sceny z animacji. Niejednokrotnie widzę to po prostu, że człowiek patrzył obrazem w tym momencie, ten pisarz, że wyjął po prostu sceny gotowe, jak na przykład bohaterka macha do drugiej, jakoś tam krzyczy do niej jeszcze, no to jest czyste po prostu z jakiejś animacji, jeszcze piwnicznej animacji bym powiedział. Wyjdź z piwnicy, weź się za siebie. Ale bierzemy rzeczy z animacji i tu na co warto zwrócić uwagę, że animacja, film, serial mają do użytku zupełnie inne metody przekazywania fabuły niż sama książka. Film ma obraz, film ma tempo, którym jest w stanie grać w fenomenalny sposób. Mamy muzykę, którą jesteśmy w stanie grać w fenomenalny sposób. Zobacz, ja teraz rozmawiam z tobą, zwolniłem tempo głosu. Mówię ciszej, mówię innym tonem i nie słyszysz muzyki. Zupełnie zmieniło się napięcie tego, co do ciebie przekazuję. I nie jesteś w stanie odtworzyć tego w książce, bo nie masz muzyki, nie masz tembru głosu, masz opis i dialog. Więc jeżeli będziesz chciała uczyć się, jak pisać książki, to czytaj książki. Musisz czytać książki, zapoznawać się z książkami, jeżeli chcesz nauczyć się, jak inni twórcy to robią. Bo nikt się genialny nie urodził, musisz przeczytać kilka dobrych książek, żeby to przyswoić. Jak przekazuje się historię, jak zapoznajemy bohatera, jak wprowadza się napięcie, jak wprowadza się strach, jak buduje się relacje, na ilu rozdziałach buduje się relacje. Ja w momencie, kiedy analizuję
analizuje na przykład sposób wprowadzenia wątku miłosnego, który uważam, że był fajnie zaznaczony, to ja potem czytam sobie całą książkę i zaznaczam, okej, wątek miłosny rozwija się na przestrzeni jednej czwartej powieści, czyli jedna czwarta to jest ten moment, w którym stworzenie wątku miłosnego wygląda na płynne. Jakbym to zrobił szybciej, to będzie wymuszone. Jak zrobię później, to będzie rozwleczone, ale można wtedy jeszcze fajnie napięciem pograć. Nauka na podstawie książek pozwoli Ci również uniknąć spalonych tekstów, bo z tym się niestety spotykam o wiele za często, niż bym sobie życzył. Spalone teksty, które wynikają z tego, że nie analizowaliśmy tekstów. Nie chodzi o samo czytanie książek, bo takich też spotykam, którzy pochłaniają książkę za książką i nie wyciągają z tych książek należytych wniosków, albo czytają złe książki, bo trzeba też czytać odpowiednie książki. Więc to, co chciałbym powiedzieć na zakończenie, no to po prostu czytaj książki. Jeżeli chcesz zostać pisarzem, to musisz mieć kontakt z tą literaturą. Jasne, na pewnym etapie, bo bardzo często mi się to wyrzuca. O, a pan pisarz tutaj tak mówi, czytajcie książki, a sam mało teraz mówi, że czyta, nie śledzi. Ja nadal czytam morderczo dużo, codziennie, tekstów. Ja nie czytam książek dla przyjemności, że se sięgnę Arkadego, to ja czytam sobie dla przyjemności, a i tak Arkadego analizuję, no co ten Arkady tutaj stworzył i jak to zrobić, żeby być lepszy od niego. Więc ja nawet jak czytam Arkadego, to analizuję dokładnie książkę, ale ja w większości jak sięgam po literaturę, to sięgam właśnie po literaturę w celach edukacyjnych, w celach poznawczych, a nie w celach czysto rozrywkowych. Polecam absolutnie serdecznie, uczmy się, jeżeli chcesz zostać pisarzem, ucz się czytając inne książki i nie rezygnuj z tej nauki, bo możesz zaszkodzić samodzielnie sobie. Nie bój się czytania książek, chcesz zostać dobrym pisarzem, czytaj książki i wyciągaj z nich, rób normalnie notatki podczas pisania, bo ja robię normalnie notatki, jak czytam Kwestia ceny Miłoszewskiego, to robię notatki, bo przymierzam się do kryminału przygodowego, to robię sobie dokładne notatki, jak wygląda budowanie suspensu przez Miłoszewskiego. I robi się normalnie takie notatki po kolei. Jeżeli podoba Ci się to, co robię, subskrybuj kanał, daj łapkę w górę, kupuj moje książki. Teraz wychodzi Liceum Ogólnomagiczne, więc serdecznie polecam Liceum Ogólnomagiczne, Szkoła Magii i Czarodziejstwa w Polskim Systemie Edukacji. Myślę, że może się to spodobać. Jeżeli ciekawią Cię właśnie takie materiały, serdecznie zapraszam na swojego Patronite'a, gdzie polecam również swoją grupę patronacką, na której umieszczam średnio 2-3 takie filmiki w tygodniu, w tym Q&A również, na którym odpowiadam na pytania swoich czytelników, więc jeżeli szukasz więcej takich materiałów, serdecznie Cię zapraszam. Jeżeli szukasz zamkniętego kursu, również polecam bardzo serdecznie swój kurs na warsztatowni od zera do bestsellera, na którym przekazuję wszelkie informacje dotyczące pisania książki, życia w ogóle z pisania książek, od wymyślenia książki przez proces pisania książki, aż do pracy z wydawnictwem i później życia właśnie z tej literatury, skupiając się również na liczbach, ile faktycznie zarabia pisarz, ile może zarobić, zarówno ten bestsellerowy, jak i ten całkowicie podstawowy. Linki do tych wszystkich rzeczy oczywiście znajdziesz w opisie. Z mojej strony, kochani, to wszystko i jak zawsze, na razie, do zobaczenia i do usłyszenia.